Rzuciłam pracę po 5 latach, no i wyjechałam zarabiać pieniądze do Londynu, bo to zdecydowanie szybciej. I tak zbierałam te pieniądze w niecały rok, no i rzeczywiście odbyłam tą podróż i teraz zwróciłam, więc da się. To nie jest tak, że to jest abstrakcyjna myśl w głowie, której nie można wykonać. 9 miesięcy przez 18 krajów na 5 kontynentach i ostatni miesiąc po Polsce. To było takie dla nas wymarzone zakończenie, żeby być nadal w podróży, a jednocześnie po Polsce. I bardzo, bardzo jestem zadowolona, jesteśmy właściwie zadowolone z tej podróży, dlatego że miałyśmy umiejętność patrzenia na Polskę z punktu widzenia turysty. I muszę przyznać, że to naprawdę było niesamowite. Patrzyłam na rzeczy, których w ogóle wcześniej bym nie dostrzegała. Także jestem ogromną fanką również Polski. Dla mnie zdecydowanie najpiękniejsze miejsce to była Etiopia. To jest, tak jak byłam w 40 krajach na świecie, to Etiopia jest nieporównywalna do żadnego innego. To jest perełka, to o Etiopii mogłam opowiadać godzinami. Nepal i Himalaje, o których zawsze marzyłam, więc czas spędzony tam w górach wysoko też był dla mnie wyjątkowy. I Buenos Aires, gdzie praktycznie przez całe 3 tygodnie tańczyłam tango, miałam się tam zostać na 2 dni, zostałyśmy na 3 tygodnie. Niesamowita kultura, w ogóle Ameryka Południowa jest strasznie muzykalna. Wszyscy tańczą, tam rzeczywiście tańczy na ulicach, jest niesamowicie, a Argentyna już zwłaszcza. To jest ta kultura tanga, o której też zawsze marzyłam. Udało mi się zrealizować moje marzenia z bucket listy, także to są, myślę, 3 miejsca takie dla mnie najpiękniejsze. I Namibia jeszcze była też niesamowita, ze względu na pustynię. Ze względu na to, że wypożyczyliśmy tam samochód i jeździłyśmy w pustyni, co było dla mnie też zupełnie abstrakcyjne, żeby wypożyczyć samochód w Afryce i pierwszy raz kierować w lewostronnym ruchu. Niesamowity czas. Spanie w samochodzie, jakieś biwakowanie, no niesamowite to było. No przede wszystkim moment, kiedy nas uprowadzili i okradli w Tanzanii, no to wiadomo, że to było bardzo niesympatyczne doświadczenie, mówiąc bardzo delikatnie. Na szczęście nic nam się nie stało, za co do dzisiaj Bogu dziękuję. Więc to było takie bardzo traumatyczne. A w Mozambiku, w którym znaleźliśmy się tak naprawdę przez przypadek, też czułam się dość niepewnie. Tam znowu próbowali wyłudzić od nas pieniądze, ale w taki niegroźny sposób. Natomiast to jest bardzo, bardzo, bardzo dziki kraj, więc tam czułam się w jakiś tam sposób niefajnie. No i moje złe wspomnienie to są jeszcze Indie, w których byłam przez 3 tygodnie non-stop chora. Non-stop, tak jak nie miałam w żadnym kraju żadnych rewolucji żołądkowych, tak w Indiach przez całe 3 tygodnie, praktycznie nic nie zobaczyłyśmy w Indiach, bo non-stop leżałyśmy w łóżku. Od samego początku my stworzyłyśmy budżet, żeby każdego państwa, które chciałyśmy odwiedzić, żeby wiedzieć, ile mniej więcej potrzebujemy pieniędzy na całą tą wyprawę, żeby potem nie było niespodzianek. I całość tej wyprawy to jest około 13 tysięcy dolarów. Z jednej strony to brzmi kosztownie, ale z drugiej strony, jak sobie pomyśleć, co ja w tym czasie zdążyłam zobaczyć i co przeżyć i po ilu kontynentach się przemieściłam, to nie wydaje mi się, żeby to było dużo. Ja myślę, że każda podróż wpływa bardzo na zmianę człowieka, na zmianę światopoglądu i na mnie tak bardzo wpłynęły Chiny właśnie, w ogóle jak byłam pierwszy raz w Azji 3 lata temu i wydawało mi się, że to już wszystkie zmiany, które mogły nastąpić, już nastąpiły. I nie spodziewałam się kompletnie, że ta nowa podróż może cokolwiek zmienić. No a okazało się, że tak, że jak się ma tyle czasu dla siebie, bo to chyba głównie chodzi o ten czas, który się ma dla siebie, nie nawet o to samo podróżowanie, to odkrywa się w sobie takie rzeczy, których myślę normalnie nie byłoby się w stanie odkryć. Więc myślę, że taki czas jest bezcenny i każdy, kto sobie daje taki czas, niezależnie od tego, czy to jest podróż, czy nie, to myślę, że to ma ogromny wpływ na zmianę człowieka.